Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale, ja jestem Muski i witam was w moim kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o starych wersjach Minecrafta, dokładnie o alfa oraz beta i opowiedzieć wam, dlaczego one posiadały to coś. Zanim jednak zaproszę was do oglądania, chciałbym, abyście zalajkowali ten materiał, gdyż to niesamowicie mnie motywuje oraz bardzo pomaga. Nie zapomnijcie również o subskrypcji, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów. I już bez zbędnej gadki, zapraszam was do tego materiału. Zapewne większość z was gra w Minecraft od Mojang Studios. Niektórzy pewnie jeszcze dawno temu i właśnie z powodu dużej nostalgii oraz fenomenalnych wspomnień, czy to własnych, czy z przyjaciółmi. Po pierwsze, spotkanie z tym tytułem oraz niewiedza i chęć eksploracji niekończącego się świata wytwarzała w naszych umysłach niezapomniane momenty. To było zupełnie nowe doświadczenie w świecie gier komputerowych. Ogromny świat, który możemy kształtować jak tylko chcemy. Każda następna aktualizacja może i była świetna, jednak wersja, przy której każdy z nas zaczął, jest dla niego najlepsza oraz najcieplej się ją wspomina. Wracając jeszcze do niewiedzy ze strony każdego nowego gracza, Minecraft, gdy każdy z nas tworzył nowy świat, nie wiedział od czego zacząć. Jak zdobyć broń, jak stworzyć pancerz, jak przetrwać noc, jak pokonać te wybuchające ogórki. To były jedne z niewielu pytań, które sobie zadawaliśmy podczas zaczynania przygody po raz pierwszy. Budowaliśmy brzydkie domki z ziemi, ewentualnie drewna, jeśli komuś udało się je zdobyć. To było niepowtarzalne uczucie, gdy nauczyliśmy się jak coś stworzyć. Teraz nowe przedmioty, które się pojawiają w nowych aktualizacjach, możemy bez problemu stworzyć używając książki z ekwipunku, która pokazuje jak wytworzyć dosłownie każdy przedmiot w grze. Stary Minecraft posiadał również niesamowicie fenomenalną ścieżkę dźwiękową skomponowaną przez Daniela Rosenfelda, znanego bardziej jako C418. Dał on nam porządną dawkę genialnych utworów. Zapisały się one w naszej pamięci na zawsze. Po prostu ta muzyka przy eksploracji świata oraz budowaniu różnych budowli dodawała tej cudownej magii. Te stare utwory wytworzyły tak cudowną magię, której według mnie brakuje aktualnie w nowej ścieżce dźwiękowej. Być może jest ona dobra, jednak nie posiada tego czegoś. Posłuchajcie tylko tego utworu od C418. Dawka dużej nostalgii gwarantowana. Nie można również zapomnieć o oldschoolowych dźwiękach, które towarzyszyły nam podczas pierwszych kroków w Minecraft. Te zbyt głośne, ale jednak klimatyczne odgłosy. Zwłaszcza ten dźwięk. Stare dźwięki kroków, otwierania skrzynki, podpalania bloków i wiele, wiele więcej. To naprawdę robiło robotę. Gra posiadała bardzo mało tych dźwięków, jednak były one według mnie świetne. Nadawały tej grze czystej mocy. Trzeba jeszcze dodać, że Minecraft zaczynał być wtedy popularny. Te stare wersje kojarzą nam się z dawnymi, świetnymi youtuberami, którzy wtedy nagrywali swoje let's play. Między innymi JJ Joker, CTSG, Idelty, Masterczułek i wielu innych. Ci fenomenalni goście dawali nam dużą inspirację w budowaniu, zachęcali swoją osobą do gry, tworzyli świetne wspomnienia, uczyliśmy się od nich tworzyć nowe przedmioty i nie tylko. Przypomnijcie sobie tylko o tym krótki kawałek. Duża dawka nostalgii gwarantowana. Witam, ja jestem JJ Joker, a to jest pierwszy odcinek z naszej serii Let's Play Minecraft. Jeszcze przed 2014 rokiem Minecraft był tworzony stricte przez Mojang, dokładnie przez Notcha, Karla i Jacoba. Opuścili oni firmę po kupnie przez Microsoft. Wtedy to też wszystko się zmieniło. Do gry napływało tak dużo nowości, że czasem nie sposób było tego ogarnąć. Kiedyś aktualizacje były mniejsze, poprawiały wydajność gry, dodawały może nowy biom i kilka bloków. Stopniowo było tego coraz więcej, jednak nie aż tak dużo naraz. I to było według mnie naprawdę dobre. Gra również była kiedyś o wiele, wiele prostsza. Mniej skomplikowanych mechanizmów z redstone sprawiała, że czuliśmy tę imersję ze światem. Staraliśmy się przeżyć robiąc nieskomplikowane farmy, proste mechanizmy i tym podobne. Teraz gra wręcz nakłania nas do gry w sposób zmechanizowany, jest multum przedmiotów utrudniających czy ułatwiających grę, jak na przykład latanie i tym podobne. Kiedyś to wszystko było po prostu spokojne oraz relaksujące. Oczywiście wciąż tak można grać, jednak ta magia już zniknęła. Na zawsze. A wy, drodzy widzowie, co uważacie o Minecraft? Graliście, a może nadal gracie? Która wersja jest według was najlepsza? Napiszcie w komentarzach. Są one wasze. Pamiętajcie o łapce w górę, walnięciu w suba i dzwoneczek, aby nie przegapić żadnego nowego materiału.
Ja się z wami żegnam, do widzenia i do zobaczenia. Czołem, panie i panowie.